Więc hej, cześć, siemano, witam was już w piątej prezentacji gry na moim kanale. Więc jak widzicie, UFO, kolejne starcie. Gra bardzo fajna. Cię bardzo ładne pudełko. Fajna gra. Jest to gra strategiczna. I tak samo polska wersja językowa, napisy polskie i tego typu sprawy. Kultowa gra. Z przodu bardzo ładna. Jak ten. Altar wydała tą grę. Cenega. Ale Fokus się chyba na mnie złapie, ale widać, wiem, że mówię wam, że to Cenega. Tu i na boku pisze UFO, kolejne starcie. Z tyłu mamy jakiś opis tej gry, screeny z tej gry. To jest taka kamera, jakby dron latał i steruje się takimi ludźmi, więc tryb walki jednoczesnej. Tu nie ma plegi, bo to już jest dość stara gra, więc jak widzicie, wymagania sprzętowe są też bardzo słabe. NVIDIA Windows. I różno widzicie wszystko. 5 mega karty graficznej. Mniej, jak wiecie, bardzo mało. Więc dobrze. Teraz wam grę otworzę i powrócę. Więc dobrze, już powróciłem, gra otwarta. Tutaj znowu mamy tak samo instrukcję i sterowanie, czyli widzicie jakiś klawisz akcji, to mysz, lewy i smyczki, klawisze black, opisy i cała instrukcja. Tu już mamy trochę inaczej, bo tu mamy aż jedną płytę z gry, CD1, CD2 i tyle. Więc tak. Już powracam, musiałem krótkie zdjęcie zrobić, więc tak, grę oceniam za wykonanie, za grę, granie bardzo, za wykonanie daję 7, za grę daję 5, więc tak 6 na 10 punktów dostaje ta ode mnie gra. Dość fajna gra, strategiczna, myślę, że którzy lubią strategię, przypadnie do gustu ta gra. Dobrze, mam nadzieję, że jeśli wam podobało, zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrybowania mojego kanału. Trzymajcie się. Cześć.